Segment premium w grupie Zdunek to przede wszystkim BMW oraz BMW i3, o którym opowie nam Maciej Stanicki, ekspert od iPerformance BMW. Powiedz, jaki jest maksymalny przebieg tego samochodu? Cześć Bartku, dzień dobry, witam Państwa. Jeżeli chodzi o przebieg BMW i3, to 260 km. Mowa oczywiście o realnym przebiegu tego samochodu, bo w cyklach WLTP sygnalizuję przebieg powyżej 300. Natomiast te 260 to jest taka wartość, którą bez problemu każdy z Państwa na pewno, jeżdżąc tym samochodem po mieście, bez problemu osiągnie. A jak długo musi się ładować taki samochód, żeby zapewnić nam taki maksymalny przebieg? Tu zależy oczywiście od tego, jak ładujemy. Jeżeli ładujemy samochód z klasycznego gniazdka, podpinając go po prostu do prądu, będzie się ładował około 10 godzin, więc przez noc nam się na pewno ładuje. Korzystając z takiego oryginalnego wallboxa BMW, jak tutaj mamy za nami, skrócimy ten czas ładowania do 3-3,5 godziny. Natomiast najszybciej to auto naładujemy oczywiście z szybkich ładowarek miejskich CCS. Tutaj ładowanie tego auta zajmie nam około 40 minut, więc jest to bardzo, bardzo szybkie i sprawne ładowanie. Komu najbardziej polecałbyś samochód elektryczny, taki jak BMW i3? Jak każdy samochód elektryczny, oczywiście BMW i3 najlepiej czuje się w mieście, dlatego polecałbym ten samochód wszystkim Państwu, którzy jeżdżą przede wszystkim po mieście i w jego okolicach. Wtedy on będzie sprawdzony najlepiej, to jest jego naturalne środowisko i do tego został stworzony, więc wszystkim, którzy 90% czasu spędzają w mieście, gorąco polecam auto elektryczne. Jakie są wrażenia za kierownicy tego samochodu? Jakie jest przyspieszenie? Jeżeli chodzi o przyspieszenie katalogowe, to wynosi ono 6,9 sekundy do 100 na godzinę. Natomiast jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że samochód przyspiesza do 60 na godzinę, równo z BMW M4. Co wyróżnia ten model na tle innych samochodów elektrycznych? BMW i3 jest bardzo zaawansowanym technologicznie samochodem. Główne rzeczy, które go wyróżniają, to zastosowane w nim materiały. Te zarówno wykończenia wnętrza, jak i konstrukcji samochodu. Przede wszystkim samochód w dużej mierze jest wykonany z karbonu. Mamy tutaj w pełni karbonowy dach. Również cała konstrukcja samochodu jest wykonana z karbonu. Dzięki temu auto jest bardzo lekkie i bardzo wytrzymałe. Za sprawą zastosowania karbonu jest to najniżej położony środek ciężkości BMW. Łącznie z całą gamą M, więc auto bardzo fajnie prowadzi się po zakrętach. Ponad 80% materiałów wykończeniowych w tym samochodzie jest wykonanych z recyklingu, więc jego ekologiczność nie polega tylko na bezemisyjnym napędzie, ale również na całej filozofii tworzenia samochodu. Łącznie z fabryką w Lipsku, która też w 90% korzysta z materiałów energetycznych ze źródeł odnawialnych, więc ślad węglowy tego samochodu jest naprawdę na bardzo, bardzo niskim poziomie. Jeżeli chodzi o materiały wykończeniowe we wnętrzu, to zwracam uwagę na przykład na fotele, które są wykonane w 40% z naturalnej wełny. Dzięki temu są bardzo komfortowe termicznie. Nie grzejemy się w nich specjalnie latem. Są przyjemnie chłodne, fajnie też ogrzewają nas zimą. Jeżeli chodzi o listwę wykończeniową, ona jest wykonana z eukaliptusa. To znowu ukłon w stronę ekologii, dlatego że to jest najszybciej rosnące drzewo na świecie i wymaga najmniejszej energii, żeby je obrobić. Dlatego jakby tutaj to cała spójność ekologiczna tego samochodu to nie tylko kwestia napędu, ale też całej filozofii i koncepcji jego tworzenia.